Jak z góry kolorowych klocków, misiów i lalek wybrać najlepszy prezent dla naszej pociechy? Czym zabawka ekologiczna różni się od tradycyjnej i czy jest w stanie zdobyć serca dzieci i ich rodziców? O tym w tym odcinku programu Eko i ja. Agnieszka Molenda, zapraszam. Zabawki pełnią w życiu malucha ważną funkcję. Pomagają mu rozwijać umiejętności i poznawać świat. W muzeum można znaleźć zabawki z różnych epok. To są opakowania na słodycze z lat 30. wykonane z drewna. To taki prototyp dzisiejszego jajka niespodzianki. Można tak powiedzieć, tylko myślę, że bardziej gustowy. Z sezonu na sezon wybór mamy coraz większy, a moda na zabawki wciąż się zmienia. Wśród dziewczynek najbardziej popularne są zabawki ze zwierzątkami, zoo lub jakieś farmy oraz zabawki AGD. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też takie gadżeciarskie robociki małe, które mają mnóstwo czujników na dotyk, na światło, na dźwięk, są zdalnie sterowane. To wszystko jest w takich opakowaniach dosyć efektownych i się bardzo nadaje na prezent. Na pytanie, jakie zabawki są obecnie modne, jeden z internautów napisał: mój chrześniak ma wypasione zabawki i ja bawię się nimi sam, a on bawi się odkurzaczem. Rzeczywiście niektóre zabawki na pierwszy rzut oka nie przypominają zabawek. No, wygląda pokaźnie, jak prawdziwa piła prawdziwego majsterkowicza. Rodzice często, kupując tą zabawkę, boją się, czy ich pociechy nie zniszczą mebli. I to jest zupełnie bezpieczna zabawka, jest to zabudowana, także tu się nic nie stanie. Choć ich ceny stale rosną, to tradycyjna zabawka bije rekordy popularności. W tym momencie głównie zabawki zdalnie sterowane mają niesamowity popyt. Helikoptery, autka, tego typu. Zabawki drewniane zawsze kojarzyły się z takim bezpieczeństwem, no bo jednak drewno krzywdy nie zrobi, ale tak naprawdę coraz mniej ludzi kupuje. Jeżeli zdecydujemy się na wybór tradycyjnej, plastikowej zabawki, sprawdźmy, dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczona. Należy się upewnić, czy zabawka nie wydziela drażniącego zapachu i czy dźwięki przez nią wydawane nie są zbyt głośne. Nie wszystkie zagrożenia da się wykryć przez samo obejrzenie produktu. Sprawdźmy, czy jest odpowiednio oznakowany. Zabawki sprzedawane na rynku europejskim posiadają symbol CE, czyli deklarację o zgodności z europejskimi normami technicznymi. Na polskim rynku oprócz zabawek tradycyjnych zaczyna pojawiać się ciekawa alternatywa, zabawka ekologiczna. Wygląda niepozornie, jest droga i nieatrakcyjna dla coraz bardziej wybrednego malucha. Ma jednak wiele ukrytych zalet. Co to takiego zabawka ekologiczna? Same ekologiczne zabawkarskie rarytasy. Dziki bez w środku, jak się wydrążyło, to miał właśnie taki otwór. Później tłoczek dorabiał z kawałka patyka. Dlaczego dziewczyny zawsze bały się pukawek? Teraz zaraz zobaczymy. Patrząc na asortyment sklepiku pana Stanisława, już wiecie, co to ekozabawka? To taka, która powstała z surowców odnawialnych, wyprodukowana jest z poszanowaniem środowiska, jest bezpieczna dla dziecka i sprzyja jego rozwojowi, ale nie tylko. Eko jest warunek taki, że muszą być albo są z samego drewna, z tym, że nawet kleje, które są w nich używane, też muszą spełniać normy, że w dotyku dziecko nie może, to nie mogą być toksyczne kleje. A jeżeli są malowane, to wszystkie farby muszą być za testami i każda zabawka dopuszczana jest z normami odpowiednimi. Czy takie zabawki są droższe od konwencjonalnych? Coraz więcej osób jest, którym się podobają zabawki, natomiast czasem budżet domowy im nie pozwala, no bo od zabawki te nie są najtańsze. Pomijając te najprostsze zabawki, pukawki, jakieś kołatki i tak dalej, które są tam parę złotych kosztują, ale już każda inna zabawka kosztuje kilkadziesiąt złotych i wtedy na pewno w konkurencji z plastikowymi, no to przegrywamy. Zalety ekologicznych zabawek to ich trwałość i ochrona środowiska. Wady natomiast to surowy wygląd i ograniczona kolorystyka. Zabawka ekologiczna to nie tylko ta wykonana z drewna, to również zabawki wykonane własnoręcznie ze skrawków szmatki, włóczki lub lnu, lub takie wykonane z czystego jakościowo papieru i tektury. Kupując zabawkę, pamiętajmy, że oprócz funkcji zabawowej musi spełniać również funkcję edukacyjną. Chcesz wywołać uśmiech na twarzy dziecka? Wystarczy jakakolwiek zabawka. Chcesz nauczyć dziecko miłości do przyrody? Zabawka musi być wyjątkowa. Zabawka ekologiczna, twoim zdaniem, to jaka zabawka? Duszowa. Z papieru, z liści, z drewna. Z cienkiego futra.
Pamiętajmy, że wybór zabawki nie powinien być drogą przez mękę, bo zabawka to radość dziecka i uśmiech na jego twarzy. Dawniej dziecku do zabawy wystarczył jeden kasztan, kilka zapałek i bogata wyobraźnia. Choć rewolucja nie ominęła świata zabawek i na ich bogactwo nie możemy narzekać, to wciąż mądry wybór odgrywa pierwszorzędną rolę. Bo przecież to dziecko jest najważniejsze. Agnieszka Molenda, program Eko i ja. Do zobaczenia już za tydzień.